Nic nie ma między zębami? Masz, między jedynkami oczywiście. Będzie widać? Nie, jak nie będziesz nic mówił, to nie będzie widać. Pokaż. Masz, idź do lustra. Zgromadziliśmy się w kościele wokół Izabeli i Krzysztofa, którzy dzisiaj chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński. To już 5 lat. 5 lat. A nikt nie dawał nawet roku nam, że wytrzymamy z sobą, co? A tu 5 lat i drewniana rocznica, tak? No drewniana, słabo to się nazywa, nie? Ja, Krzysztof, biorę Ciebie, Izabelo, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Ja poprosiłem Cię o rękę. Tak. Ty zorganizowałaś wesele. Tak. I ja na nim byłem. Zdecydowałeś się wpaść. Tak. Jak tak patrzę na siebie, no, to chyba tak 10 kilo miałem mniej. Tak. Dobrobyci, grzanka ci dobrze gotuje, co? Smacznie. Czego byśmy nie zmienili na naszym ślubie? Ja? Przede wszystkim jednej rzeczy. Jakiej? Żony. Ja męża! Mamy. Cudowne! Tak, tutaj błędu nie było. Ja na przykład jestem na maksa zadowolona z dekoracji, które mieliśmy, bo 5 lat później one nadal są w trendach, nie są obciachowe, są przepiękne, eleganckie. Postawiliśmy też na taki bardzo bezpieczny styl, tak, bo to było takie wesele w stylu glamour, właśnie takie eleganckie. Też kolory, na które się zdecydowaliśmy, są czaderskie do dziś. Ale to są nasze kolory. No tak, to jest nasz ulubiony granat, a granat jest w ślubnym biznesie nową czernią i ten granat jest super na topie. No świetnie Ty wyglądałaś w granacie, ale też przepięknie wyglądały wszystkie druhny. Ale dekoracje też jak wyglądały. No i dekoracje były też piękne i było miliony świec. Ale dokładnie, moment, to był ten element, który ja wniosłem w dekorację. Tak, Ty wniosłeś. Twoja praca to było 99,9%, tak, a ten 1%, który robi to największe wrażenie, czyli świece, to byłem ja. Ej! Nie przypisuj sobie tak dużo zasług. No, tą jedną mogę. Ja nie zmieniłbym, wiesz, absolutnie jednego jeszcze elementu, jakim był pierwszy taniec. To było coś rewelacyjnego dla mnie. Proszę, mi się spadła sukienka z wrażenia, naprawdę? Ty byś tańca nie zmienił? Absolutnie nie. Że sama widziałeś, dostałem same dziesiątki, dostałem. No to prawda. To było lepsze niż Tańcu Gwiazdami. Ale poczekaj, ślubne przesądy są takie, że jak w pierwszym tańcu nogi się plączą, to potem całe życie będzie tak ten, wiesz, będziesz szedł takim... A komu się plątały? Nie, no właśnie na mnie, dlatego my tak dobrze idziemy przez życie. Oczywiście, że tak. Pyk, nie? Nie, ale to było coś no, podpucha? Nie, żadna aluzja, absolutnie. Mi tam się nic nie plątało, mi nic nie zmieniło. W sumie ja jestem zadowolona z jeszcze jednej rzeczy, która wiąże się trochę też z pierwszym tańcem i której też bym nigdy w życiu nie zmieniła. To jest muzyka, jaką mieliśmy na weselu, bo postawiliśmy na kilka elementów, bo była orkiestra, jednak kilkunastuosobowa. DJ? Był DJ, była wokalistka. No i jeszcze byli tacy muzycy, którzy grali do muzyki, kiedy DJ puszczał, prawda? A tego nie pamiętam już akurat. No właśnie, bo to było tam później, jak już orkiestra przestała grać. Ale cieszę się, że po prostu ta muzyka zagwarantowała nam to, że od momentu, kiedy zagrała pierwsza piosenka, tak naprawdę goście nie schodzili z parkietu i tam był po prostu żywioł. Kochanie, dobra zabawa to nie tylko zasługa muzyki. Czego jeszcze? To też, moment, to jest mój wkład. Zdziwienie? No. Pół roku nad tym pracowałem. Pół roku, co drugi weekend spotykałem się z kolegami, testowaliśmy wina. Wina były bardzo ważne na tym weselu. Wina. Co dwa tygodnie spotkanie towarzyskie. O Boże, testing. To prawda. Jezu, to prawda. Przecież Ty wiele razy byłeś na testowaniu tych win i w ogóle dobierałeś te alkohole z ogromnym przejęciem i precyzją, naprawdę mistrz. Poza tym musieliśmy dwa razy zmieniać to,
bo pierwszy testing zaczął się w zimę. Mhm. Później mieliśmy wiosnę. Mhm. Inaczej wina smakowały. Tak, pamiętam. A pamiętasz, co ty mówiłeś na koniec, jak nagrywaliśmy filmik z poprawin? Tak jeszcze byłeś trochę podmęczony dniem poprzednim? Czy... Nie, ja nie byłem zmęczony. To było to wino. To było trochę chyba tak na wesoło było. No było na wesoło. No nie, no to było na wesoło, na poprawinach. Ale tego nikt nigdy nie miał zobaczyć. Jeżeli chodzi o całą prawdę, to ja nie byłem kiedyś największym producentem świec. Jestem, ale oprócz tego robiłem serwetki. serwetki, no. Takie z bibuły. Rozumiecie, bo tak. Jak się szuka kobiety ze świecą w ręku, no nie? A nie można jej znaleźć, to trzeba mieć serwetkę, żeby łzy ocierać. To miałem to po to. O Jezu, jakie to romantyczne. Miałem serwetek, bo już znalazłem kobietę ze świecą w ręku, znalazłem kobietę mojego życia. Po co mi te serwetki? Olałem. A był niezły biznes. Najpierw pozbyłeś się biznesu z chusteczkami, bo ci nie były potrzebne. No bo cię je znalazłem. No właśnie, czy już nie płakałeś i już ta świeca ci się przysłużyła i już teraz ja jestem, to też już tych świeczek nie potrzebujesz. No dlatego, kochanie, sprzedałem firmę. To chyba normalne. A powiedz, że dalej mnie kochasz, pomimo że jestem twoją żoną. No ale logiczne. Jesteś tą żoną, którą kocham najbardziej. Dzisiaj mi powiedział, kocham cię, pomimo tego, że jesteś moją żoną. To fakt. Bo żon się nie kocha? Powiem ci, cudze zawsze. A zobacz. Bo tak myśleliśmy, planując dziecko, o dziewczynce, nie? I zupełnie zapomnieliśmy, że ja już 5 lat temu ci zapowiedziałam, że nie będzie dziewczynki. Jak będzie dziewczynka, będą dwie szanelki. Jedna dla ciebie, jedna dla niej. Jak będą tylko jedna w sklepie, to będzie dla niej, a ty poczekasz. Jesteś starsza. Właśnie dlatego nie będzie dziewczynki. Przeklapane. Posłuchaj, no niestety, jak coś obiecasz, to dotrzymasz słowa. To widać. No właśnie. Jezu, ale to już jest magia, naprawdę. Wiesz, może poczekamy jeszcze, może jednak da radę coś zrobić w tym temacie. Ja też muszę wydać oświadczenie. Chciałbym, żeby cała prasa, ta internetowa i ta, która jest drukowana, wreszcie wydały oświadczenie, sprostowanie na temat kreacji. Nie twoich, moich kreacji. Bo wszyscy pisali o tobie. 3 sukienki, 3 razy przebierałaś się, wyglądałaś świetnie. No niektórzy krytykowali. Tylko ci, co się nie znają. Ale to złośliwi fakt. A o mnie nikt nie napisał. Pokazano jeden smoking. Tak. A miałem 3. Miałem 3 kreacje. Prawda. Więc, drodzy moi redaktorzy, oczekuję sprostowania w całej prasie, że też dorównałem żonie 3 kreacjach. Tylko nie róbcie castingu, kto z nas lepiej wyglądał. Bo jak on wygra, moment, ja się z tym nie pogodzę. Moment, wyglądałem świetnie, bo 3 miesiące przed ślubem, dieta, ćwiczenia tak? I było 10 kilo mniej. Ja sobie i nam życzę tego, żeby kolejne 5 lat nam upłynęło z takim uśmiechem na ustach i z takimi momentami głupimi, ale jednak naszymi żartami. Ale my całe życie się śmiejemy, od momentu jak się poznaliśmy. To prawda. No i właśnie ja bym chciała, żeby to akurat się nie zmieniło. Żeby ta proza życia nas nie dojechała, jak to się mówi. Po młodzieżowemu oczywiście. Yo. Zrozumiałem. Nie dojedzie. Nie ma takiej szansy. Uciekłaś mi, chciałem cię pocałować. A co? No to tak. Tu? Dobra. Jest, bo jadłem czosnek. Proza jednak nas dojechała. O Boże, tylko co obiecałeś, że nie dojedzie. No dobra. No trudno.